I to chcieliśmy was przeprosić za to, że ci najgorsi zbrodniarze, bo to tak trzeba ich nazwać, są szkoleni w Polsce. Są szkoleni za nasze pieniądze. Bez naszej woli. Gdybyśmy my z Marcinem przejęli jutro władzę, wyłapujemy całą stawkę tak zwanego Bielsatu, pakujemy w stalowe kratki i odwozimy delikatnie do Białorusi, żeby przypadkiem nie powiedzieli, że jakaś krzywda im się stała. Krzywdę zrobicie im wy. A wiecie dlaczego? Dlatego, że oni mają w planie zniszczenie wszystkiego, czegoście się dorobili. Zniszczenie waszych rodzin. Uczynienie z was konsumpcyjnego bydła najgorszej jakości. Uczynienie z was niewolników. Za dużo macie. Za dużo macie, za piękny macie kraj. Kraj w bardzo ważnym położeniu geograficznym, żeby on należał do was. Tak jak powiedziała jedna kanalia o nazwisku Michnik o Polakach, nigdy Polski Polakom nie oddamy. Bo Michnik nie jest Polak. To jest polskojęzyczny Żyd. Trockista. Najgorszej farby. Trockiści, tak w skrócie, gdybyście mieli wątpliwości, kim byli trockiści. To byli ludzie, którzy wymyślili sobie styl życia dla nas w permanentnej wojnie. W permanentnej, niekończącej się rewolucji. Dlatego te wojny wywoływane przez nich trwają 10 lat, 15 lat, 20 lat. Nie chodzi o żadne zwycięstwo. Chodzi o to, żeby się toczyła wojna. Tylko w czasie tej toczącej się wojny mija nasze życie. Rosną nasze dzieci, umierają nasi rodzice. Chodzi o traumy, chodzi o trudne przeżycia, dzięki którym łatwiej jest wymuszać na ludziach pewne zachowanie. Bo kiedy przeżywamy traumę wojny, kiedy przeżywamy problemy związane z wojną, braki w dostawach, strach, utrudnienia w funkcjonowaniu, strach o innych, o bliskich, wtedy łatwo jest mówić, no musimy na przykład zaostrzyć kontrolę, ale to jest dla naszego bezpieczeństwa. To już prezydent Stanów Zjednoczonych, który nie pamiętam, powiedział, naród, który gotowy jest oddać wolność w imię bezpieczeństwa, nie zasługuje ani na wolność, ani na bezpieczeństwo. Kim jesteśmy? Marcin i ja. Kamraci, którzy są tutaj na polach Grunwaldu. Jesteśmy polskimi narodowcami. W języku angielskim jesteśmy nacjonalistami. Słowo nacjonalizm jest kreowane przez nich jako najgorszy przymiotnik. Jako najgorszy przymiotnik. Na równi z nazistami, z faszystami. Nic z nimi nie mamy wspólnego. To, co nas niesie, niesie nas polski interes narodowy. Jednym z elementów polskiego interesu narodowego jest dobre, znakomite sąsiedzkie stosunki z Białorusią. Same korzyści. Tylko nigdy nie będziemy mogli tych interesów wspólnych robić, dopóki między nami będzie jakiś pośrednik. A ten pośrednik, czyli Żyd, czyli światowe żydostwo, ma taki na razie plan, że my mamy być dla siebie wrogami. My dla siebie mamy być wrogami. My mamy ze sobą walczyć. Nas na to nie nabiorą. Ale młode pokolenie, które nie zna historii, które nie potrafi jeszcze, nie ma własnego zdania, jest zaprogramowane przez filmy, telewizję, literaturę, prasę, celebrytów. Jest okłamywane. I ono jest szczute. Dlatego my, narodowcy polscy, nacjonaliści, stworzyliśmy front polityczny, żeby odkłamać to wszystko, co władza nasza, albo nie, władza, która nami rządzi, tworzy. Macie przywódcę państwa. Ten przywódca państwa nazywa się Aleksander Łukaszenko. Maciej zwany Dizlem. Ja mam 63 lata. Maciej zwany Dizlem. Powiem wam. Obserwuję pana prezydenta Łukaszenkę od 20 kilku lat. I powiem wam, ja Polak,
jeśli w Boga wierzycie, to powinniście w cerkwiach, w kościołach własnych codziennie modlić się.